Proszę Państwa, tutaj mój referat ma mieć taki tytuł: Wanda Czułkowska wobec środowiska artystycznego Krakowa lat 60. i 70. Powiedziano już na początku, że to będzie antyreferat, no bo ja żadnego referatu nie przygotowałem. Natomiast mam pewną garść, jak powiem, wspomnień z czasów moich studiów i pobytu w Krakowie w latach 70., kiedy po prostu poznałem Wandę Czułkowską i można powiedzieć, właściwie się odtąd przez całe życie jakoś z nią kontaktowałem i można powiedzieć przyjaźniłem. Więc właściwie ta moja tutaj wypowiedź będzie miała bardziej taki charakter właściwie osobisty i w gruncie rzeczy dotyczący także życia samej artystki. Tego bardzo mi brakuje w katalogu. Wiem, że ten katalog był poddany pewnej cenzurze przez samą artystkę. Może dobrze, że jej nie ma tutaj, że ja mogę mówić, prawda, swobodnie i nie muszę się patrzeć na koleżankę Wandę, prawda, czy ona powie, albo to gra w oko, to niedobra była dla mnie, to nie mówmy o tym. Także ja bardzo przepraszam, ale będę mówić swobodnie i w związku z tym, prawda, mam tutaj kilka na karteczce uwag i te uwagi będą podstawą do mojego wystąpienia. Ale no może tak pierw troszeczkę o sobie, no bo właściwie muszę okoliczności przedstawić. Po ukończeniu studiów w 1973 roku Mieczysława Poremskiego trafiłem na zasadzie takiego układu z dyrektorem Jerzym Banachem, dyrektorem Muzeum Narodowego, do działu sztuki współczesnej w Nowym Gmachu. Jeszcze wówczas wtedy kuratorem była docent Helena Blum, wspaniała zupełnie postać, ukochana moja szefowa, którą przez całe życie się potem też przyjaźniłem. Ale oczywiście byłem także, prawda, tutaj jakąś pierwszą taką ofensywą Mieczysława Poremskiego, który został po niej właśnie kuratorem na wiele lat. To się wiązało także z kongresem AIKI. W 1975 roku był bardzo ważny kongres AIKI w Warszawie i potem w Krakowie. Organizował go początkowo profesor Starzyński, który odwiedzał Kraków, właśnie mówiąc, że mu się galeria bardzo właśnie podoba. Niestety profesor Starzyński zmarł, a na tą samą już AIKĘ była wielka przebudowa Nowego Gmachu i profesor Poremski z profesorem Pawłowskim i z moją tutaj asystencją właśnie budowaliśmy właściwie we trójkę nową galerię, w której także było miejsce dla graczy Wandy Czułkowskiej. Była to rzeźba zakupiona pod koniec lat chyba 50. przez jeszcze panią docent Blum i ona właściwie była, prawda, jednym z takich ciekawszych elementów umieszczonych na tej nowej ekspozycji w Nowym Gmachu w związku z kongresem AIKI. I w związku z tym właśnie, kiedy były te działania poprzedzające kongres i tworzące nową ekspozycję, poznałem przypadkowo Wandę Czułkowską. Właśnie ona przyszła w muzeum w sprawach, prawda, między innymi właśnie tej rzeźby i jakichś innych rzeźb, które przecież także były kupowane przez cały czas przez właśnie Muzeum Narodowe w Krakowie w latach 50., 60. i potem 70. Tak się złożyło, że Wanda Czułkowska co roku wyjeżdżała do Juraty na wakacje, to zresztą było taki krąg artystyczny w Juracie. Wielu ludzi z Warszawy i z Krakowa tam przyjeżdżało na wakacje. Ja też tam się kiedyś znalazłem i nagle na ulicy właśnie spotkałem Wandę Czułkowską i właśnie Bogdana Prądyńskiego, o którym zaraz chciałbym chwileczkę powiedzieć. Więc spotkanie nasze trwało właściwie do 7 godziny rano. I właściwie zapoczątkowało no, dosyć właśnie takie bliskie kontakty. Kiedy wróciliśmy do Krakowa zostałem zaproszony po raz pierwszy właśnie na ulicę Karmelicką, 27 mieszkania, 6 to było na drugim piętrze, taki duży XIX-wieczny budynek. Jak się wchodziło do mieszkania, właściwie takiej dużej, właściwie takiej jakby to części, tego drugiego piętra. Był taki długi korytarz, może ja to opiszę, bo to nikt tego właściwie nie wie, mało kto już to pamięta. Tak się wchodziło. Pamiętasz, byłaś tam, no właśnie.
No właśnie, więc jak tam się wchodziło, to było tam po obydwu stronach pokoje, które w latach tam 50. zajmowali różni właśnie artyści. Było to właściwie mieszkanie Ksawerego Dunikowskiego, który jej pozostawił, prawda, całą tą właśnie no, wielką przestrzeń. Wanda to rozdzieliła pomiędzy plastyków. I tak pamiętamy właśnie, za moich czasów jeszcze jeden był, Jaś Białek nazywał się. I pamiętam, że co chwilę, co jakiś tam czas po prostu otwierały się drzwi, jak tam się działy jakieś niebywałe rzeczy i właśnie wychodził Jaś Białek, mówił dobry wieczór i chował się po prostu za drzwiami. Po stronie lewej, tak mi się już teraz wydaje, był duży pokój Wandy, w którym go w środku był taki kwadratowy stół. Pamiętasz go w takim razie? Pamiętasz, taki kwadratowy. Taki... No więc właśnie coś takiego było. I po prostu właśnie przy tym stole co jakiś czas odbywały się no właśnie takie przyjęcia. One na ogół nie były z przyjęciami takimi z góry zaplanowanymi, raczej to były takie swobodne, przychodziły po prostu różne osoby i po prostu tam właśnie urzędowaliśmy, prawda, przy jakimś winie z korzeniami, coś takiego do rana, czasami też przy wódce. Ja pamiętam taki stały zespół osób, który przychodził na te spotkanie, był to Jonas Stern, tu taki patriarcha wówczas tego właśnie kwadratowego stołu. Mówił o Czełkowskiej Czełkini, ja pamiętam. Przychodził Lucek Mianowski, przychodził Jerzy Kałucki, przychodził Panek, przychodzili Terabułowie. I były także osoby spoza jakby środowiska artystycznego, ale bardzo czasami ciekawe. Była taka tłumaczka Barbara Czałcińska, zresztą z domu Gottliebówna, z rodziny właśnie Maurycego i prawda, Henryka Gottliebów, która była tłumaczką, bardzo była miła i interesującą właśnie taką tłumaczką języka angielskiego. Była taka pani Twardowska, która była psychologiem, też bardzo tak, właśnie zazwyczaj towarzyszyła wszystkim tym przyjęciom i zawsze właśnie z nią, pamiętam, rozmawialiśmy. Byli tacy państwo chlipalscy, którzy byli architektami, o ile pamiętam, z wykształcenia. I po prostu wokół tego stołu wszyscy siadali, pili alkohole i przede wszystkim wino. No i odbywała się tutaj prawda, taka swoista gra w oko. Gra w oko to była... Ogona. No już jestem po pewnym, tak. Więc w każdym razie to była gra, którą w latach 30. Józef Jarema gdzieś tam z Czech ponoć przywiózł do Krakowa i ona właśnie po wojnie no, bardzo często była w środowisku artystycznym tutaj, prawda. To polegało na tym, że rozdawano karty i trzeba było się dokładać z jakimiś kolejnymi tam figurami, jeśli ktoś nie miał taki, proszę? Z ogonem, coś takiego, prawda, to tam się trzeba było odbierać, prawda, i ten, kto pierwszy karty ten po prostu zwyciężał, prawda, więc właśnie były takie całe tutaj, takie charakterystyczne rozmowy wokół właśnie tego stołu, nie tylko właśnie dotyczące gry, ale także różnych form po prostu życia. Pamiętam bardzo ciekawe różne takie opowieści, na przykład Kałuckiego ze Lwowa, który na przykład w dzieciństwie, jak przyszli Sowieci do Lwowa, chodził o godzinie 6, czyli 4 czasu polskiego do szkoły. I po prostu był księżyc, była zima i kiedy się tak szkoła kończyła, to on wracał o 9 do domu i kładł się spać na przykład, bo jeszcze ciągle było ciemno, prawda? Więc no, takie różne, pamiętam bardzo ciekawe opowieści Panka, Jerzego Panka, na przykład na temat podróży do Chin. On wtedy był, prawda, gdzieś w latach 55 roku, zresztą ostatnio to przez Jasia Fejkla była taka wystawa i to zresztą faktycznie bardzo interesujący jest w ogóle taki element w życiu Panka, ponieważ on zmienił zasadniczo jego twórczość, tam się właściwie po tej wizycie, prawda, przełomie październikowym, właściwie abstrakcjonistą. I też pamiętam z kolei wypowiedź samej Wandy, która miała propozycję wyjazdu do Chin, jej Wyszłukowski odmówił. Znaczy powiedział, że ona absolutnie nie powinna
mnie, Boże, Dunikowski, przepraszam, Dunikowski odmówił, powiedział, że ona absolutnie nie powinna jechać do Chin, bo to ją wypatrzy. No i ona po prostu nie pojechała. Myślę, że się stało źle, bo w Chinach by pewne rzeczy bardzo interesujące zobaczyła. Może należałoby dwa słowa powiedzieć o jej partnerze, czyli o Bogdanie Prądzyńskim. To jest bardzo ciekawa postać, urodzony w Krakowie, młodo stracił rodziców, zresztą bardzo inteligenckiej rodziny, wychował się w Warszawie, przeżył powstanie, gdzieś potem trafił do jakichś chówców młodzieżowych gdzieś w Szczecinie. Potem skończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i był bardzo dobrym i znanym właściwie w Krakowie plakacistą. Na przykład współpracował z Kapela Krakowiensis, pamiętam Stanisława Gałońskiego, robił całe serię tutaj jakichś plakatów, druku, współpracował z wydawnictwem literackim. I na ogół, jak się, zresztą urodził się w 1930 roku, zmarł w 2000 roku, jak się wchodziło właśnie do tego wielkiego kołchozu, to była taka komórka po stronie lewej i zawsze tam właśnie biedny Bogdan siedział i pracował po prostu. Potem się przechodziło dalej i było przyjęcie i on tak się pojawiał co godzinę, pobył 15 minut i wracał do pracy, prawda, bo musiał zdążyć z jakimiś plakatami. To jest zresztą też postać, którą należałoby chyba jakoś kiedyś też się zająć, bo miał bardzo ciekawe realizacje i wydaje mi się, że jest po prostu godny tutaj przypomnienia. Może należałoby teraz coś powiedzieć o jakby samym życiorysie Wandy, bo tutaj właśnie też o tym, nie wiem, prawda. Wanda co prawda urodziła się w Brześciu, prawda, nad Bugiem, ale całe swoje, prawda, życie, młodość i dzieciństwo spędziła w Wilnie. To Wilno zresztą bardzo podkreślała w latach 70. i 80., kiedy się z nią kontaktowałem. Mówiła na przykład właśnie i o topografii miasta, mówiła o szkole na przykład, do której chodziła. Taki pamiętam obrazek, jak już Wilno znajdowało się już pod władzą litewską, właśnie w tej szkole, której ona po prostu się uczyła, wszyscy uczniowie razem zebrali się i śpiewali "Nie rzucim ziemi skąd na rzut". Takie było tutaj właśnie patriotyczne wtedy uniesienie. Także matka Wandy, pani Franciszka Czołkowska, bardzo elegancka i piękna, prawda, staruszka, która zmarła w wieku 100 lat, w 2010 roku. Także różne ciekawe rzeczy dotyczące Wilna opowiadała, które mogę zainteresowanym osobom po prostu przekazać. Także właśnie to Wilno przez cały czas, ja tam wtedy jeździłem do Wilna, jakoś było w rozmowie. Ona ciągle wspominała to właściwie Wilno i ten jakby pobyt w Krakowie właściwie oceniała czasami negatywnie. To zresztą nawet z katalogu, prawda, tutaj wychodzi takie wspomnienie. W każdym razie przeciwstawiała Wilnu Kraków, tak w każdym razie uważała. I po prostu brak mi tego właśnie Wilna w tym, prawda, ocenzurowanym przez artystkę tym biogramie, czy prawda, tym kalendarium życia. Co jeszcze? No, chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że w latach 70. Kraków wcale nie był za żelazną kurtyną. Że było to miasto, które miało bardzo duże kontakty za granicą. Właściwie filmy, prawda, w kinie Sztuka, prawda, w DKF-ie właściwie były na bieżąco światowe. Różni ludzie przyjeżdżali do Krakowa, wyjeżdżali z Krakowa także na zachód. Ja od 1972 roku corocznie właściwie też wjeżdżałem na zachód i właściwie te kontakty były zupełnie czymś oczywistym. Były takie miejsca w tej liberalnej atmosferze Krakowa, gdzie ludzie się skupiali. Oczywiście jest to rola Krzysztoforów, prawda? To jest wszędzie, prawda, jakby opisywane z kantorem, z panem Stanisławem Balewiczem, który był dyrektorem, też nadawał jakiś pewien charakter właśnie dzięki swojej osobowości. Był także Empik, do którego, prawda, przychodziło, obok teatru starego, się przychodziło na kawę, prawda, pamiętasz,
nie wiem, tam różni ludzie o drugiej, o trzeciej, wobec braku telefonów komórkowych, prawda? Czy o pierwszej właśnie, no właśnie, prawda? I właśnie wszyscy tam przychodzili, wypili kawę, czytali jakieś gazety, dyskutowali, potem się po godzinie rozchodzili do domu, no bo właśnie wszystkie już zagadnienia właśnie, jak i zawodowe, prawda, i towarzyskie były po prostu już rozwiązane, prawda, więc można było to już sobie, prawda, podarować dalej. No były różne pisma, różne środowiska w Krakowie, o czym też właściwie należałoby powiedzieć, no bo, prawda, był Przekrój, którym kiedyś, prawda, ty chyba byłaś na okładce, prawda, pamiętam. Byłaś na okładce, prawda, no właśnie. No właśnie, był, prawda, Tygodnik Powszechny, było Życie Literackie, te pisma pozostawały czasami w pewnej opozycji, był taki magazyn kulturalny, którym ja kiedyś pisałem jakąś cenzurę cofnęła mój artykuł, pamiętam. A więc, proszę? W Krakowie, tak. Kraków właśnie, tak. Kraków, no tak, 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 tak. Także właściwie jest to wszystko, no, dosyć, prawda, takie, no, ciepłe, liberalne i można było w tym Krakowie się bardzo dobrze wtedy no, usadowić po prostu. Zwłaszcza, że kończyliśmy studia z historii sztuki, więc no, prawda, pozostawaliśmy w Starym Mieście i do kawiarni, prawda, do różnych restauracji, gdzie były bardzo tanie, prawda, wówczas obiady i kolacje, albo się szło na frytki i wódkę, czy na piwo, prawda, to wszystko jakoś było bardzo proste, w przeciwieństwie może do dzisiejszej epoki. Proszę Państwa, no, myślę, że ten Kraków lat 70. jest faktycznie pewnym fenomenem, to gdzieś, prawda, 88 na 70, bo tak tutaj ta cezura się przedstawia, aż do stanu wojennego, było to miasto jednak, no, prawda, o wielkich kontaktach ze światem i nie mające wrażenia takiego, prawda, odgrodzenia. Przepraszam, ale tak. Wspomniałeś o Biennale. A Biennale, właśnie. Tak, 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 tak. Oczywiście, było co dwa lata Biennale, prawda, w bunkrze i faktycznie Biennale, na którym właściwie zjawiali się artyści, graficy z całego świata, także tutaj, proszę? No i krytyce oczywiście tutaj, tak, 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 oczywiście. Także, no był Teatr Kliko, który, prawda, ciągle podawał jakieś nowe, prawda, tutaj idee, no były bardzo ciekawe wystąpienia Kantora, prawda, w Kliko, znaczy w tym, no, w Krzysztoforach, zawsze po jego przyjeździe, powrocie z jakiegoś, prawda, oddalonego miejsca. Także to jest wszystko właściwie ciekawy materiał do jakiegoś zbadania. Ja myślę, że tutaj już rozmawialiśmy, ja myślę, że trzeba byłoby zrobić taki tom i może konferencję w Krakowie, która by właśnie te wszystkie rzeczy, których my tutaj rozmawiamy, one było znacznie więcej przecież, jakoś ujęła, prawda, byli bardzo różni ciekawi artyści, o których, prawda, dzisiaj może mniej mówi, a jednak, o właśnie, idzie Wanda, to dobrze, że kończę. Także skończyłem idealnie w momencie. No. Także myślę na zakończenie już, prawda, że za jakiś rok czy dwa lata byśmy się może spotkali gdzieś w Krakowie i po prostu porozmawiali właśnie o bardzo ciekawych latach i bardzo ciekawej epoce w sztuce, której Wanda Czelkowska była jednym z ciekawszych i właśnie pozostających w pamięci elementów. No to tyle. Komuś